No ja, Elżbieta, to zawsze byłam ostoją. Jak nie w szkole, to u naszych świadków. Zawsze wytrwałam i jestem też i przykładem wiary, pobożności, bo przecież Państwo zobaczą, że u nas, u świadków Jehowy, nie kaszle się, nie chrumcze się, nie okazuje się takiej złości, bo gdybyśmy poszli do ludzi, to byśmy mieli niejedną okazję, żeby na kogoś nakrzyczeć. Że jak to, takie proste, a wy ciemni, nie wiecie? No bo i radio, proszę Państwa, Anglo-Ameryka, Białystok, tutaj do Warszawy, do katolickiej Polski, a przyjechała i wywiad. No to czym jest dla Ciebie Ukraina? A, że kurki kogutki mają, a że są ze wsi. No taka durnota. Tak samo z tym kościołem katolickim. One nic tam nie wiedzą, no nie rozumieją, a tym bardziej nie potrafią wyjaśnić. No bo świadkowie Jehowy to mówią, o, wy macie utrudnienie, bo wy to musicie ludziom wyjaśniać. No tak.